chłopaki. Cześć. Tu jest dużo więcej gwiazd niż było wczoraj. No to się przez noc, wiesz. I jest dużo więcej gwiazd z ogonami. Bo to była noc meteorytów. Jest jeszcze czarna farba tablicowa? Jest. Żartowałam, super to wygląda. No i dobrze. Darecki, dachu nie widzę jeszcze nad tym domkiem. Czekam na ciebie. Naprawdę? No. Boże. Dźwigniesz sobie, zobaczysz. To gdzie masz ten dach? Po stoi. O, fajnie. Jeżeli planujecie piętrowe łóżko dla małych dzieci, to pamiętajcie, że te wysokości muszą być naprawdę niskie. Ten pierwszy poziom, do którego wchodzimy, nie powinien być wyżej niż na metrze, 1,10 m. Dolny poziom też najlepiej, żeby był bardzo niziutko, tak żeby dziecko po prostu mogło się sturlać, ale też, żeby ta przestrzeń mogła być używana do zabawy w domek na przykład. Słuchajcie, piękny jest ten miś. To jest dzieło moje i Haliny, ale tak naprawdę to Halina go wykończyła i wykończyła go genialnie. Super. No. Jak tam twoje odchudzanie? Poinformowałem swoją małżonkę o możliwości istnienia takiego konkursu i zrobiła mi przepyszną pierś na papierze. I suchy ryż. Ale to się bez papieru je, Darek. Dzięki, Kasia. Bardzo często mamy problem z tym, w jaki sposób uporządkować przestrzeń w pokojach dziecięcych. Jestem zwolenniczką tego, żeby większość rzeczy była pozamykana w szafkach. Dzięki temu możemy wymieniać dzieciom zabawki, które są na wierzchu i dzieci się nimi nie nudzą. Jeżeli dziecko ma dostęp do wszystkich zabawek, to naprawdę po jakimś czasie nie ma się zupełnie czym bawić, bo wszystko już jest wybawione. Punkt drugi, co zrobić z książkami? Jeżeli dziecko ma te książki pochowane na półkach, tak, że tylko widzi grzbiety, ono po nie nie będzie sięgać. Fenomenalnym rozwiązaniem jest wykorzystanie półek na zdjęcia. Takie półki wieszamy na ścianie i ustawiamy książeczki tak, jakby były obrazkami. Dzieciak w tym momencie dużo chętniej sięga po takie książki. O, i jeszcze bombki na choinkę. Dorota jest w formie. I jeszcze jeden fajny patent, którym chcę się z wami podzielić. Takie kawałki filcu zamówiłam przez internet. One są naprawdę grube, zobaczcie, bardzo miłe. I na spodzie mamy taką oto smugę silikonu albo kleju na gorąco. Otóż dzięki temu nie ślizgają się te dywaniki po podłodze. Z tej pozycji w tym kąciku jest bardzo przyjemnie. To jest najważniejsza pozycja, najważniejszy poziom oczu. Asia, Maciek, możecie przybywać. Mam tylko nadzieję, że dzieci wam nie zasnęły.